Jeżeli macie karty graficzne nie będę karty graficzne. Jak spojrzymy tutaj na ten stolik, to możecie zobaczyć moc kart graficznych. Mamy Nvidia, mamy Radeony, wszystko co najlepsze. To oznacza jedno, że dzisiejszy filmik będzie oparty na testach, na rzeczywistych egzemplarzach i urządzeniach, bo producent jednego adaptera być może wprowadza swoich klientów jawnie w błąd. O czym więcej będzie dzisiaj w dzisiejszym filmie, a jestem smutny z tego powodu. Cześć, ja jestem Ziemniak i sytuacja, którą dzisiaj opiszę, jest oparta na faktach. Mogła się przydarzyć każdemu z was. Przeglądając przez ostatnie półtorej roku oferty, szukając idealnego telewizora z widmem nadchodzących konsoli nowej generacji, szukałem modelu, który będzie mieć matrycę 120 Hz, gdzie dodatkowo ten obraz wyślemy i wyświetlimy na tym obrazku, a niekoniecznie to będą tylko i wyłącznie skopiowane klatki w formie interpolowania i wiecie o co chodzi. Dodatkowo będzie nam obsługiwać eARC, czyli sygnał wysokiej rozdzielczości, żebyśmy mogli skorzystać z takich technologii jak Dolby Atmos czy na przykład DTSX. Oraz najważniejsze, żeby obsługiwał HDMI 2.1, czyli żebyśmy mogli wysyłać po prostu sygnał 4K 120 Hz. Miesiącami nie byliśmy w stanie tego wykorzystać, bo albo producenci nie implementowali w swoich urządzeniach audio eARC, albo mieliśmy związane ręce, bo po prostu nie było sprzętów, które byłyby w stanie wysłać obraz przez HDMI 2.1. To nie jest 2.1. Dostęp do najnowszych rozwiązań dla PC-towców miał się zmienić wraz z premierą kart graficznych z serii 3000, ale tylko teoretycznie. Nie dość, że w tym momencie 3080 są praktycznie niedostępne w sklepach, to telewizory takie jak na przykład LG, to jest model z 2019 roku C9, czy modele z 2020 mają problem, żeby z tą kartą się dogadać i na przykład G-Sync nie chce działać. No i parę innych rzeczy. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji i macie taki telewizor, to spokojna dusza, bo LG się oficjalnie do tego przyznało i powiedziało, że w przeciągu następnych tygodni pojawi się fix, aktualizacja, która wszystkie te problemy będzie w stanie rozwiązać. Ale pojawia się troszeczkę inne pytanie. Co jeżeli nie mamy karty graficznej tego typu, czyli nie mamy HDMI 2.1, a wciąż chcielibyśmy skorzystać z tej przyjemności 4K 120 Hz? Spokojna głowa. Mamy starą kartę graficzną, która jest w pełni sprawna i można ją w łatwy sposób podłączyć do takiego telewizora i skorzystać z tych rozdzielczości i herców. Bardzo lubię DisplayPorta. Zwykły przewód, który praktycznie zawsze działa. Nie trzeba się za bardzo niczym przejmować. Natomiast w przypadku HDMI mamy parę różnych wersji. Jeżeli chcemy być gotowi na nowe konsole, jak i na nowe telewizory, nowe karty graficzne, to czeka nas dodatkowy zakup, a jest nim HDMI 2.1. Być może nie mówi wam to zbyt dużo, ale mieliśmy zwykłe HDMI, później było HDMI High Speed, a teraz przychodzi co do czego i mamy HDMI Ultra High Speed Cable. I możecie zobaczyć na tej końcówce, mamy ładnie laserem wygrawerowane HDMI 2.1. 1,60 Hz, 8K Ultra HD, niektórzy to oznaczają jeszcze jako 10K 60 Hz, tak czy siak potrzebny jest nowy przewód. Drzewiej, czyli dawniej, podłączyłem parę dni temu w sumie za pomocą tego przewodu swoją 3080 do tego telewizora i nie było problemów, było 4K 120 Hz, oprócz problemów z G-Synciem i paroma innymi artefaktami, jakie pojawiały się, ale to są rzeczy, które będą rozwiązane niebawem, więc w to nie wchodźmy. Natomiast co się działo, jak podłączałem za pomocą tego przewodu albo przewodu po prostu HDMI starszego taką kartę graficzną? Wtedy, podłączając ją tutaj, byłem w stanie uzyskać obraz maksymalnie 4K w 60 Hz albo 2560x1440 w 120 Hz. Ale to wciąż nie jest natywna rozdzielczość tego ekranu. Żeby być na czasie z najnowszymi rozwiązaniami i zbudować swój bardzo specyficzny setup, który chcę zrobić w przyszłości, zaryzykowałem i kupiłem przejściówkę za jakieś 200 zł z groszami od firmy Klub 3D, DisplayPort 1.4 do HDMI, 4K 120 Hz HDR, aktywny adapter mail to female i to jest taka mała przejścióweczka i ona jest w stanie obsłużyć nawet 8K w 60 Hz albo 4K w 120 Hz. Ta firma jest ogólnie znana z tego, że robi bardzo niekonwencjonalne przejściówki, które czasami potrafią uratować tyłek, a pierwszy raz stwierdziłem, że hej, spróbuję, zobaczę jak będzie działać. Zobaczmy co jest w środku. Tutaj już powyciągałem elementy, jest też broszurka, bo w tej broszurce możemy zobaczyć wersję angielskiej i wersję niemieckiej. Opis, że mamy tak naprawdę samo urządzenie, które wygląda następująco oraz przewód USB-C zasilający, który jest także wymagany do tego, żeby obsłużyć urządzenie, które nazywa się CAC1085, więc pod takim numerem też go można znaleźć w internecie. Sama taka przejściówka działa następująco. Ona jest na DisplayPorta, więc DisplayPorta podpinamy sobie pod kartę graficzną i z tej karty graficznej mamy tutaj wyjście na HDMI 2.1. Tylko że potrzebujemy mieć kartę graficzną, jeszcze dodatkowo to musimy wziąć i zasilić. Musimy mieć kartę graficzną, która będzie obsługiwać DSC, więc w materiale na temat tego monitora 4K 144 Hz tłumaczyłem dokładnie wszystko, czym jest DSC. Jest to bezstratna kompresja obrazu, żebyśmy byli w stanie wysłać obraz przy wyższych hercach i przy wyższej rozdzielczości. Działa to naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o samo DSC. Natomiast jak to wygląda w przypadku kart graficznych? Oczywiście to urządzenie nie będzie nam działać absolutnie
absolutnie na każdej karcie graficznej. Producent, żeby nam to uprościć, wypisuje tutaj, jak i na stronie, wszystkie karty graficzne, które są obsługiwane, czyli np. AMD Navi, Turing i Quadro, czy 11. generacja Intela. Tak czy siak, pojawia się pewien mały, drobny problem i szkopuł, bo pokażę, bo testowałem i sprawdzałem. Mamy tutaj przykładowy komputer z najniższej konfiguracji, jaką widzieliście, dlatego, że mamy tutaj 1660 Super, to wrzucimy najniższą kartę graficzną, która jest wspierana przez ten adapter, czyli 2060. To jest akurat wersja Super, ale nie powinno być żadnych problemów. Karta siedzi. I zróbmy teraz test. Najpierw podepnijmy tą kartę samym HDMI i włączmy telewizor i zobaczmy, co się będzie działo. Zobaczcie w tym momencie. Jak przyjrzycie się tutaj, to mamy 4K w 60 Hz. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj we właściwości grafiki, w monitor, możemy częstotliwość ustawić maksymalnie 60 Hz. I nawet jak wejdziemy do listy wszystkich trybów, to tutaj ciężko będzie znaleźć coś więcej niż 60 Hz, chyba że cofniemy się do 2560x1440 i wtedy jesteśmy w stanie ustawić 120 Hz i to nam będzie rzeczywiście działać. Ale pojawia się pewien problem. Gdzie jest to nasze 120 Hz? Skoro nie podpięliśmy tego przez nasz adapter, no to nam nie będzie działać. Zróbmy to przez adapter, czyli ja go podpinam po prostu do DisplayPorta, to wpinam tutaj oraz włączam sobie zasilanie, żebyśmy mieli to zasilone. Poczekajmy, teraz jest brak sygnału. Poczekamy chwilę i powinno nam się uruchomić. O. Sami zobaczcie, dlatego że już to wcześniej ustawiałem, mamy 3840x2160, mamy 120 Hz, jest to co prawda przez DSC, ale nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej kompresji, więc możemy się cieszyć i bawić świetną zabawą, bo nam po prostu to działa. Teraz jak zobaczymy sobie w monitor, to nawet tutaj w ustawieniach monitora także mamy 120 Hz i jeżeli wejdziemy sobie w listę wszystkich trybów, to możecie zobaczyć, mamy na przykład 120 Hz 4K i wszystko nam będzie działać, nawet jesteśmy w stanie wysłać wyżej, nie wiem do końca czemu. 2060 działa, czyli tutaj możemy dać ptaszka, że ta karta graficzna, jeżeli ją macie i zaopatrzycie się w coś takiego, a macie tego typu telewizor, bo tych telewizorów jest dosyć sporo, modeli są dosyć popularne, no to możecie z tego skorzystać. Ja zadałem sobie troszeczkę inne pytanie. Co w przypadku 1660 Super? Przecież ona też była tutaj wsadzona, moglibyśmy ją przetestować. Co prawda nie jest wypisana, ale do CS-a może by się nadała. 2060 Super jest wyciągnięte, możecie zajrzeć tutaj do środka. O, au! Mamy 1660 Super w tym momencie wsadzone, podpięty mamy adapter i zobaczymy zaraz na ekranie, czy rzeczywiście nam będzie wszystko działać. Jak sami możecie dojść do tego miejsca, w którym ja to wszystko pokazuję, klikamy sobie gdziekolwiek na pulpicie prawym, wchodzimy sobie w ustawienia ekranu i możecie zobaczyć, tutaj schodząc niżej, zaawansowane ustawienia wyświetlania. Mamy telewizor, czyli ekran, to jest LG TV, jest połączony z Nvidia GeForce GTX 1660 Super, mamy rozdzielczość ekranu, aktywne rozpoznanie sygnału, mamy częstotliwość odświeżania, głębię bitową, bla bla bla, wyświetl właściwości karty i tutaj mamy w zakładce monitor 120 Hz wybrane i to 120 Hz działa, a jakby czasem z tego dużego okienka nie chciało wam wejść jakaś rozdzielczość, która uważacie, że będzie wspierana przez ekran, to tutaj w zakładce karta możecie wejść sobie w listę wszystkich trybów i przykładowo wybieracie to 2560x1600, dajecie OK, zastosuj i powinno wam wejść. Ale my się dzisiaj zajmujemy 4K, to jest jako bardziej ciekawostka. W przypadku nawet karty, która nie była wypisana na stronie producenta tego urządzenia, tego Club 3D, wszystko nam działa. I ta karta, mogłoby się wydawać, że to jest taka jedna z niższych, słabszych, jeżeli chodzi o wydajność kart, ona tak naprawdę jest w stanie wykorzystać tą matrycę. Czy to na przykład w starszych gierkach, gdzie wykorzystamy tą kartę do tyle, że uzyskamy po prostu 4K w 120 klatkach, albo po prostu pogramy w grę, która nie wymaga zbyt dużo grafiki, czyli na przykład teraz nam się już właśnie w tym momencie odpala. Sami zobaczcie, że w tym momencie mam ustawienie 4K, wysokie ustawienia graficzne w CS-ie. Mam praktycznie cały czas powyżej 100 klatek, ale moglibyśmy sobie z tych ustawień jeszcze troszeczkę zejść. Tutaj natomiast gdzieś jeszcze jeden antyterrorysta jest i strzelenie mu na przykład w głowę jest o wiele prostsze i łatwiejsze. Dlatego, że mamy tak dużą rozdzielczość, tyle herców i tak wszystko widać. Zastanawiam się, czy to by nie było dobre rozwiązanie dla Pago. Stąd też widzicie, taka karta graficzna da nam rozrywkę na tego typu ekranie, też z dużymi hercami i z tak dużą dokładnością. Jak sami widzicie, MVP dla ziemniaka, wszystko działa. I nawet w przypadku tego, że jest to tak naprawdę aplikacja pełnoekranowa, to nie ma żadnych problemów, żebyśmy byli w stanie korzystać z tej przejściówki, bo nie ma tutaj jakiejś dziwnej konwersji, symulowania jakiejś karty graficznej, tylko po prostu sygnał, który wychodzi z karty graficznej, jest tłumaczony na to, żeby to było HDMI 2.1, przynajmniej tak teoretycznie to powinno działać. Dwie karty mamy zaliczone. Zobaczmy teraz na 2080 Ti, mamy rozdzielczość 4K, 120 Hz, działa nam elegancko, za pomocą oczywiście przejściówki, możecie zobaczyć, jest tutaj sparowana razem z i5 z poprzedniego filmu, albo z jednego z poprzednich filmów w przypadku taniego komputera. Zobaczymy, czy ten zasilacz nam wytrzyma w ogóle odpalenie CS-a, może będziemy mieć więcej klatek. No zobaczcie, mamy teraz już po 200-300 praktycznie klatek, więc możemy połączyć taki słabszy procesor z mocniejszą kartą graficzną i się po prostu dobrze bawić. Tylko posłuchajcie tego. Z tym miały problemy 2080 Ti.
Jak sobie postawicie taki komputer na biurku i jeszcze wrzucicie na przykład blok wodny, możecie usłyszeć, że te cewki potrafią troszeczkę poszaleć. Spoko działa, więc wyjdźmy z tego, wyłączmy i przejdźmy do dalszych testów, bo jeszcze coś nam zostało. 2080 Ti nie miała żadnych problemów. Wszystko pięknie działało. Dodatkowo karta już zdążyła się ogrzać, więc jak komuś jest na przykład zimno, to zawsze można się taką kartą graficzną ogrzać, czego nie polecam, bo można coś uszkodzić, a zresztą miejsce karty powinno być w komputerze. To też wkładamy kartę. To król wydajności serii 1000. To jest 1080 Ti. Ona nie ma wsparcia do DSC. Co się stanie, jeżeli będziemy chcieli taką kartę podpiąć do takiego telewizora przez taki adapter? Kiedyś po niej kameleon chodził, cieszę się, że się nie zesikał na nią. Teoretycznie, tak jak mamy na stronie opisane, że starsze karty graficzne nie będą w stanie nam uzyskiwać takich prędkości, to rzeczywiście nie będą w stanie przy pełnym obrazie, tak jak powinien on wyglądać. Natomiast tutaj się troszeczkę zdziwiłem, bo jeżeli odpaliliśmy sobie kartę, to możecie zobaczyć, uwaga, zaawansowane wyświetlania tego. 1080 Ti, mamy 4K w 120 Hz, 8 bit, ale format koloru jest YCBCRY 422. O, i to jest informacja dla nas, że coś nie jest tak. Czyli wychodzi na to, że jeżeli mamy 1080 Ti, to też możemy wykorzystać tą kartę i zagrać sobie w CS-a. Możecie zobaczyć, że tych klatek mamy tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i jesteśmy w stanie uzyskiwać bardzo fajny, płynny obraz i możemy eliminować przeciwników. Jeden, drugi, jeszcze trzeci mi się uciekł, tam schował. To CS nie jest dobrym... A, przecież tam też to było widać, ale najbardziej to będzie widać w przypadku, jak odpalimy sobie taki testowy tekst. Spójrzcie. W przypadku, jeżeli mamy to 422, to jest to, o czym mówiłem. Chroma subsampling. Ten tekst powinien być o wiele ostrzejszy. Czyli jeżeli się teraz przyjrzymy i widzimy to w przypadku tego... O, w ogóle jak jest mniejszy, to zobaczcie, jak to wygląda. Jak się powiększy, jest słabo, a jak jest mniejszy, to już w ogóle totalnie źle wygląda. Czyli jeszcze raz, mamy tutaj format koloru 422. Możemy zobaczyć, że tutaj praktycznie niczego nie widać i na powiększeniu, i na małym tym będzie to źle wyglądało. Tak w przypadku, jak zmieniliśmy na GTX 1660 Super i teraz mamy format koloru RGB, czyli wysyłamy 444, to możecie zobaczyć obrazek pomniejszony, obrazek powiększony. Wszystkie tutaj czcionki ładnie wyglądają, zdecydowanie lepiej niż one wyglądały wcześniej. Możemy sobie powiększyć, możemy pomniejszyć. Tak jak w przypadku na przykład samej rozgrywki gry, nie będziemy mieć aż tak dużego problemu, jeżeli będziemy mieć wyświetlanie to 422. W ogóle tego się używa praktycznie jako dobry sposób kompresji obrazu w przypadku na przykład filmów. Potem nie potrzebujemy mieć tak idealnie ostrego obrazu, bo nie jest potrzebny i tak tego nie zauważymy różnicy. Natomiast jeżeli się przyglądniemy teraz tekstowi, to co wam pokazywałem, teraz widzicie zarówno 444 i 422, one po prostu różnią się dosyć mocno od siebie i w przypadku używania ekranu podpiętego do komputera i pracy na tekście, bo zawsze jak przeglądamy jakiegoś Facebooka, czy gadu-gadu, czy inne, nie wiem, komunikatory, czy strony, jakbyśmy mieli cały czas lekko rozmazany taki tekst nieprzyjemny, to byśmy nie byli w stanie korzystać z tego komputera. To też dlatego chciałem pokazać, że na niższej karcie jesteśmy w stanie na przykład pograć, no ale to już nie będzie takie fajne wykorzystanie na przykład do używania telewizora w trybie PC-towym. Ale możemy zobaczyć po tym teście, że póki co w przypadku tych kart już tak zakładamy, bo sprawdzaliśmy 2080 Ti nam działało, 1660 Super, mimo że nie było w specyfikacji, to nam działało, 2060 nam działało, a więc 2070, 2080 Super też możemy założyć tak na 99%, że nam będzie dobrze działać. Ale co w przypadku Radeona? Potrzebujemy pozmieniać rzeczy na testowe. No i moi drodzy, możecie zobaczyć, teraz mamy inny komputer, to był ten nasz ze średniej półki. Mamy tutaj wsadzonego akurat Radeona 5700 XT od MSI Gaming X i możecie zobaczyć, wyświetla nam się tutaj karta. Jest Radeon, mamy 4K rozdzielczość, mamy 60 Hz, mamy 8 bitów, mamy format koloru RGB, więc mamy ładne, czyste czcionki. Ale jak zobaczymy sobie na przykład na listę wszystkich trybów, to maksymalnie 120 Hz jesteśmy w stanie uzyskać na 2560 na 1440, czyli na tym takim zawsze mówionym, że to jest 2K, albo niektórzy mówią 2K+, więc jak przeniesiemy się do 4K, no to maksymalne, co jesteśmy w stanie uzyskać, to tutaj było 60 Hz. Wszystko jest podłączone za pomocą tej przejściówki, tylko ona jest podpięta do tej karty, no i nie chce nam to działać. Teoretycznie, tak jak MSI u siebie na stronie w ogóle nie pokazuje, że mamy możliwość używania DSC, bo nie jest wypisane, tak już na pudełku jest to wypisane i pudełko gdzieś tutaj mam. No jest to wypisane w taki podobny sposób, jak w przypadku tego 5600 XT od XFX. Znaczy, nie ma sensu tego za bardzo pokazywać, bo z tego, co wiem, implementacją
DSC na DisplayPorcie 1.4 zajmuje się Radeon, natomiast jakby producenci się zajmują chłodzeniem, innymi elementami, jakimiś LEDami i tak dalej, więc nie wiem, dlaczego to nie chce działać. Oczywiście też wcześniej wkładałem sobie tego 5600 XT do obudowy. W ogóle to jest bardzo ładna karta, ja wam pokażę. To jest jedna z takich ładniejszych, to jest taka bardzo elegancka karta. Chciałem wam po prostu pokazać i fajne ma to, że ma tutaj to wycięcie takie XFX, ale nie o tej karcie dzisiaj, bo na niej też nie byłem w stanie uruchomić tych 144 Hz, tylko byłem w stanie no maksymalnie 60 Hz ustawić. Ale może wykorzystajmy akurat tą kartę, żeby przetestować całe to rozwiązanie, bo kontaktowałem się z AMD. AMD, no póki co nie dostałem informacji, jak dostanę, to się podzielę tą informacją z wami na Instagramie, albo w przypadku jakichś testów, kolejnych filmików też o tym wspomnę. Natomiast samo Klub 3D odpisało mi, że z dziwnych przyczyn AMD w swoich nowych sterownikach nie wspiera DSC, one zniknęły. Problem jest tylko taki, że my żeśmy testowali to rozwiązanie w przypadku sterowników WHQL, które są sprzed pół roku, jak i w najnowszych, które są sprzed chyba paru dni czy tygodni i nie chciało nam to działać. A to powinno być urządzenie, które podpinamy do komputera, które nam wyświetla obraz, tak jak w przypadku NVIDII to działało o tak. Dobra, moi drodzy, żeby to było w takie pełne i jasne, to wam dodatkowo jeszcze pokażemy na tym 5600 XT, który w tym momencie wypełnia to puste miejsce w PCI Express w obudowie. Sami się przekonamy i zobaczymy, jakie jesteśmy w stanie tryby tutaj uzyskać, jakie tryby włączyć i tak samo jesteśmy podłączeni za pomocą przejściówki, żeby było jasne, cały czas działamy teraz na przejściówce. System nam się uruchomił, możemy sobie zobaczyć, że mamy zaawansowane ustawienia wyświetlania, mamy 60 Hz, tutaj tak samo monitor jest 60 Hz, nie jesteśmy w stanie nic zmienić i tak samo lista trybów, no w przypadku 120 Hz powyżej tej rozdzielczości jest po prostu pusta. No i to jest taki moment, w którym ja totalnie zgłupiałem, bo nie wiem, co powinienem kliknąć, żeby to rzeczywiście nam działało i wyświetlało te 4K 120 Hz, zwłaszcza, że na stronie mamy wsparcie zarówno do 5700 XT, jak i do 5600 i do innych grafik. No to słuchajcie, tu jest jeszcze Radeon 7, a ja mam Radeona 7. Przełączmy się na Radeona 7. Zobaczcie na to, to jest Radeon 7, to jest taka pokazóweczka, w sensie to jest taka do postawienia sobie na półkę, która ma po prostu stać i ładnie wyglądać, to jest w pełni działająca karta graficzna, gdzie obiecałem, że nie będę jej dotykać i nie będę jej wkładać do komputera, mimo że już sprawdzałem, że rzeczywiście działa i przez chwilę nawet pracowałem na niej z Threadripperem. Wszystko jest czerwone teraz. Strasznie fajnie to wygląda, taki napis czerwoniutki, czerwoniutka tej kosteczka. Musi się zrestartować, bo się pewnie ustawienia wszystkie zmieniły. I możemy postawić inną kartę graficzną. Dobra. Pa. Co chodzi? W sensie... Tak... Coś nie działa. Działałem na tej karcie. Czemu nie chce tutaj działać? Nie tym się dzisiaj zajmujemy, może kiedyś przyjdzie na tą kartę czas, ale teraz wystarczy kliknąć jeden guzik i się system wyłącza. Dobra, wróćmy do 5600, bo dostałem zestaw pliczków, które są mi potrzebne, żeby działało to wszystko na 5600. Zobaczymy, co będzie działać. Patrzcie na to, najbardziej świecący komputer. Tutaj mamy Radeona wsadzonego. Świeci się wszystko. Jak przyjdziemy na ekran, to możecie zobaczyć, jest 7K, rozdzielczość i wszystkie inne rzeczy. Czemu na tamtej płycie to nie działa? Nie wiem. No ziąbelki, zobaczcie, mamy tutaj przewodzik puszczony i ten przewodzik idzie nam do pokoju numer 2. I tutaj podpiąłem sobie bezprzewodową myszkę z tamtym komputerem. I mamy tutaj nawet starszą wersję sterownika, więc nie możemy tutaj mówić o tym, że w starszej wersji sterownika to jest w ogóle 1920, jeszcze stary wygląd programu. Tutaj też nie jesteśmy w stanie uzyskać tych 144 Hz, ale mam pendrive'a z plikami. Na tych plikach być może jest coś, co nam pozwoli na uzyskanie tych prędkości właśnie na 5600 XT. Zobaczymy. Nie złapałem. I po plikach. Wróćmy teraz do tego głównego elementu naszej historii. Na początku napisałem na Facebooku, dostałem taką odpowiedź. Widzicie, ona oznacza, że zapewne po prostu nie ma tych sterownikach obsługi DSC. AMD powiedziało, że się tym zajmie i się dowie, natomiast no taka była informacja prosta i powiedzieli, żeby napisać do supportu. I teraz to, co widzicie obok mnie, to jest mail, który dostałem. Zadałem tam pytanie między innymi, co mam powiedzieć wam, bo przygotowuję filmik w ogóle na temat tego urządzenia. Nie bardzo dostałem odpowiedź, więc polećmy tym, co jest tutaj standardowe na samym początku. Po pierwsze ustawienia telewizora, to co mi się udało, tak ustawiłem, chociaż na NVIDII dobrze działało, więc nie powinno być żadnych problemów. Następnie jest coś takiego jak billboard driver, żeby adapter był tutaj odnaleziony. No to mam pierwszy pliczek, jaki dostałem przez WeTransfera, mi wysłali. Zainstalujmy go, RTS dummy driver i zobaczymy, co będzie nam to działało, czy to będzie nam działało, czy nie. Zakończ. O, i możecie teraz zobaczyć, że w menadżerze urządzeń w tym miejscu jest billboard driver i jak sobie na niego klikniemy, damy sobie w szczegóły,
jest identyfikator sprzętu. Z tym, co mam tutaj, to mi się by zgadzało, czyli rzeczywiście mam dobrą rzecz, dostałem dobrą rzecz, więc spoko. Czyli doszliśmy do takiego momentu, w którym ten adapter jest podpięty przez USB, ale nie tylko jest zasilany, ale jest tak, że system go po prostu widzi. Wcześniej nikt go nie widział, a teraz nam się wyświetla, że jest wśród kontrolerów uniwersalnej, magistrali, szeregowej, co przepięknie brzmi, ale tak naprawdę chodziło o USB. To jest pierwszy pliczek, czyli możecie zobaczyć, dostałem taki coś jak Billboard Driver, teraz mamy coś takiego jak Dual Bank, tutaj jest update do oprogramowania układowego, to brzmi bardzo inteligentnie, ale tak naprawdę chodzi po prostu o update firmware'u. Nie mają w ogóle przygotowaną całą instrukcję do tego. Dwa razy mam kliknąć na... Także włączmy read version, żeby zobaczyć, jaka jest wersja oprogramowania. Aha, read version? Aha, nie zrobiło mi procesu. Fix update success i się samo włączyło. Jest? Co? To już tyle? No dobrze. Aha, to się w ogóle update'uje gdzieś tutaj w tle. Czyli od razu testujemy, czy rozwiązanie jest dla dummies, jak ja, czy to kogoś, kto się zna i zrobił to zgodnie. Ale w ogóle to się zaczyna cała instrukcja od piątego punktu. To chyba oznacza, że nad czymś pracuje. Przejdziemy do testów. Tak nie do końca wiem, co się dokładnie stało, bo to jest wszystko takie uproszczone, ułatwione, bo tak naprawdę odnosiło się to do tego, że to ESP Tool zostało wykonane, czy tam uruchomione, tam to możecie sobie zobaczyć, mamy tutaj pliczek, który nam to uruchamia, potem mogliśmy sobie na przykład zczytać wersję, tu jest już prostsze, po ESP Tool dostaje info read version i to nam wykonuje jakiś skrypt, który powinien nam wypisać wersję. Ta wersja tutaj jest wersja 3, gdzie tak naprawdę w mailu jest wersja na przykład 6, nie wszystko działało tak, jak powinno działać według instrukcji, ale ku naszemu zaskoczeniu, jak wejdziemy sobie teraz w monitor, wejdziemy sobie w herce, ustawimy sobie to 120, damy zastosuj, to jest pierwszy raz, jak to uruchamiam i włączam. Popatrz się, działa. Zrestartuję kompa, żeby zobaczyć w ogóle, czy to będzie działać za każdym razem. Mamy 4K, mamy 120 Hz, mamy pin 600XT nawet po restarcie, a dodatkowo jeszcze jako wisienkę na torcie odpalam CS-a, żeby przetestować, czy na przykład w fullscreenie się nic nie wysypie. Ja jestem niezadowolony tylko z tego powodu, że na stronie mamy informację, że to urządzenie wspiera nam w 100% właśnie karty chociażby od AMD. Problem się pojawia, kiedy chcemy taką kartę od AMD uruchomić rzeczywiście trening z botami. Problem się pojawia w momencie, kiedy ja kupiłem sobie taką przejściówkę, działało mi pod jedną kartą graficzną, a pod drugą kartą graficzną mi nie chce działać. Potrzebuję pisać do supportu i się potrzebuję dowiadywać. Wystarczyło, drogie Klub 3D, po prostu wrzucić tą informację na swojej stronie, że w przypadku jak macie kartę albo coś wam nie chce działać, to jest update, jest firmware update do tego urządzenia i wystarczy dwa razy kliknąć i wszystko będzie działać, bo to nie było w żaden sposób trudne, a zresztą już tyle rzeczy tam poklikałem, że i tak jakby coś się miało zepsuć, to bym to zepsuł dosyć szybko. Obraz mamy 3840x2160, mamy ponad 200 kratek na tym Radeoniku. No i co? Ziemniaczek MVP, czyli wszystko nam działa. Co tu więcej powiedzieć, co tu więcej mówić? No wydaje mi się, że... Nie ma co, to już wszystko. Jeżeli macie kartę graficzną z poprzedniej generacji, to spokojnie za pomocą takiego adaptera możecie uzyskać ładnie obraz 4K 120 Hz za pomocą tego, żeby troszeczkę symulowanego HDMI 2.1. Jak to dokładnie działa, to nie jestem w stanie odpowiedzieć tutaj technicznie, bo jak sami widzieliście, nawet w przypadku ogarniania, co powinno w jaki sposób działać, to nie bardzo żadna ze stron wiedziała cokolwiek. Nie interesuje, żeby podpiąć to do komputera i żeby mieć 4K w 120, nic więcej. Niestety w przypadku AMD, no to jedni mówili, że coś tam brakuje, tutaj ten. Jak będę wiedzieć coś więcej, to na pewno pochwalę się swoimi nowymi, zdobytymi informacjami w kolejnych materiałach, bo póki co jestem niezadowolony tylko z tego, że musiałem podjąć dodatkowe kroki, żeby coś, za co płacę, rzeczywiście mi działało, kiedy wsparcie na stronie jest i powinno działać tak po prostu. Dlaczego w ogóle wziąłem i podjąłem się tego całego tematu? Bo chciałem zrobić takie fajne stanowisko do streamów, czyli że mamy telewizor jako sprzęt do gier, mamy też mały ekran, który jest podpięty za pomocą HDMI do komputera i on jest podpięty przez kartę do przechwytywania, czyli możemy spokojnie użyć jedno HDMI, a że nie miałem drugiego wolnego HDMI, to postanowiłem zmienić DisplayPorta w HDMI i się okazało, że to działa i ta przejściówka może mieć szersze zastosowanie i ta przejściówka rzeczywiście działa. Tych przejściówek jest oczywiście więcej dostępnych na rynku, ja postanowiłem kupić akurat tą, bo tak mi trafiło. Tak trafiłem i tak postanowiłem wziąć, sprawdzić i działa, no to jak działa, no to filmik cały polegał na tym, żeby sprawdzić, jak to wygląda, jak to działa, czy jako podsumowanie. Jeżeli macie 1660 Super, która teoretycznie nie jest wspierana, ona działa. Jeżeli macie 2060, 70, 80,
80 Ti, to też powinno być bez problemu, bo na połowie z tych kart sprawdzaliśmy, nie ma żadnych problemów. Jak macie AMD, to musielibyście napisać po prostu do supportu, żeby dostać update do firmware'u, do tego urządzonka, a jeżeli nie macie ekranu 4K w 120 Hz z HDMI 2.1, to musicie najpierw mieć taki ekran, żeby w ogóle z tego skorzystać. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze przewodu HDMI 2.1 i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że taka wnikliwa, dokładna analiza jest dla was satysfakcjonująca. Jak tak, to koniecznie łapka w górę, miejsce na dwa inne filmy. Jak macie fajne tematy, którymi powinniśmy się zająć, to dawajcie znać, nad czym powinniśmy zarywać kolejne noce. Dzięki wam wielkie za dzisiejszy filmik. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!